Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wydziergałam mój letni sweterek. Popatrzcie, z krótkimi rękawkami, ściągacze u góry tutaj. Nie jest on dziergany ze skróconymi rzędami tu z tyłu. Jak widzicie, tu na manekinie on bardzo ładnie leży. Robiony jest wzorem ryżowym czy perłowym, z szerokim reglanem. Krótki sweterek. To nie jest długi, tylko po prostu on mi pasuje do, no do talii, można powiedzieć. Rozmiar tego sweterka jest S, to znaczy 38. Taki jest mój rozmiar, co noszę. I wszystko Wam wytłumaczę, ile nabrałam oczek, ile przerobiłam rzędów i tak dalej, ile włóczki zużyłam. Wszystko powolutku Wam wytłumaczę. Nie będę z Wami dziergała drugiego sweterka, bo to jest, ja ich tyle nie potrzebuję, a więc tylko Wam wszystko wytłumaczę, jak to robić. I tak, na samym początku chcę Wam powiedzieć, z jakiej włóczki dziergałam, wymiary i tak dalej, i tak dalej. A więc, ten mój letni sweterek ma wymiary. Ja Wam powiem ten wymiar całkowity. To znaczy od ściągacza początku do końca. To jest rozmiar S, bo taki noszę. A więc mamy tutaj około 45 cm. Na szerokość jest ten sweterek około 44 cm. Rękawki od zakończenia ściągacza przy szyi coś tam moja kamera znowu od zakończenia ściągacza przy szyi do zakończenia ściągacza na rękawku 22 cm. Linia raglana 21 cm. I tutaj może Wam jeszcze powiem, że tu mam 18 cm tak mierzone. On jest rozciągliwy, ten ściągacz. Zakończyłam go ściągaczem, zamykaniem oczek elastycznym sposobem, który Wam jeszcze pokażę również w jednym z moich wideo, jak to robić. Tak jak Wam już powiedziałam, robiłam wzorem perłowym czy ryżowym i tak to wyszło i on naprawdę bardzo ładnie leży. Mamy tutaj szeroki reglan i już Wam mówię włóczka, ile zużyłam i tak dalej. A więc przejdźmy może najpierw do włóczki. Robiłam włóczką Elba. To jest 100% bawełna. W 50 gramach mamy 125 metrów. Kolor 129 i partii jest 0,6. Nadruty o grubości 3 do 4 mm. Tutaj pisze, że na rozmiar 38, tak jak ja noszę, 38 potrzebujemy 500 gram tej włóczki. Ja zużyłam około 250, możecie liczyć 250-300, ale tak jak powiedziałam, to jest króciutki sweterek i z krótkimi rękawkami. Tu jest pokazane, że to mają być długie rękawy, dlatego pisze tutaj plus minus 500 gram. Na samym początku robicie sobie próbkę oczywiście. Ta próbka jest już wyprasowana, wyprasowana żelazkiem z parą, żeby po prostu dostała tą formę taką, jak później będziecie sweterek nosić, na przykład jak go wypierzecie. Robicie sobie kawałek,
30 na przykład oczek narzucacie na druty, przerabiacie 10-15 rzędów i dopiero później możecie przerobić te rzędy i dopiero później, jak już macie przerobione, zmoczcie, wyprasujcie i wtedy macie tą odpowiednią rozciągliwość, można powiedzieć. I tak, tak jak wiecie, ten sweterek, który teraz zrobiłam, jest na rozmiar 38, to jest S. Zużyłam około 250 gram włóczki na niego. Obwód szyi u mnie plus minus jest 40 cm. A więc szyja, obwód około 40 cm. W 10 cm, to jest ta próbka, o której Wam wspomniałam, w 10 cm mam 20 oczek. I teraz po obliczeniu tego wszystkiego znajdziecie na moim kanale, jak to obliczać. Po obliczeniu tego wszystkiego wyszła mi suma, że muszę nabrać 100 oczek plus jedno, to znaczy 101 oczek. To jedno oczko jest, żeby zamknąć ten krąg. I tak. Ściągacz przy szyi, przy rękawkach na dole robiłam drutami. Druty 2,5 mm. Natomiast resztę, to znaczy rękawki i reszta sweterka była robiona, ja napiszę tutaj reszta, to będziecie widzieli, o co chodzi. Druty 3 mm. To są te, to jest to, czym ja robiłam, ile mi oczek wyszło i tak dalej. Możliwe, że u Was będzie mniej tych centymetrów tutaj, czy więcej, to tak jak powiedziałam, znajdziecie na moim kanale, jak to po prostu obliczać. Ściągaczem, tym wzorem ściągaczowym, czy to przy szyi, czy przy rękawkach, czy na dole, robiłam 10 rzędów. Ściągaczem 1:1. To znaczy jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, jedno prawe, jedno lewe. I tak, zróbmy teraz nasz krąg. Mamy. Ja na reglan wzięłam po 5 oczek. Również tutaj jest Wasza decyzja, po ile oczek weźmiecie na reglan. Ja tutaj nie piszę tego jednego oczka, bo to oczko jest, zniknie, jak zamkniemy to w krąg. A więc 100 oczek nabrałam na druty z żyłką. Zamknęłam ten krąg i teraz po przerobieniu ściągacza przy szyi przerobiłam jeden rząd przerobiłam samymi oczkami prawymi. Zanim zaczęłam robić wzorem ryżowym, przerobiłam jeden rząd samymi oczkami prawymi. Ja tu mówię o tym pościągaczu, widzicie? Przerobiłam samymi oczkami prawymi i już w tym okrążeniu po ściągaczu nakładałam markierę. To znaczy, tutaj jest mój początek, popatrzcie.
Tu jest ten pierwszy marker. Tu on się zaczyna. A więc tak, jeden marker nakładacie, przerabiacie samymi prawymi 5 oczek, nakładacie marker. Przerabiacie oczka, nakładacie marker. Ja może najpierw, zanim to zrobimy, powiem Wam, ile miałam oczek każdej jednej części. A więc tą ogólną sumę tych oczek, co macie na drutach, dzielicie przez 3, bo mamy jedną część na plecy, jedną część na przód i jedną część na rękawki. A więc tu na reglan zrobiłam 5 oczek. Na rękawki po 13 oczek. Siedem oczek na plecy i 27 oczek na przód. I teraz przerobiliście to całe pierwsze okrążenie oczkami prawymi. Doszliście znowu do tego pierwszego markiera, który tutaj macie. Połóżcie go sobie w innym kolorze, czy jakimś... Ja robiłam tymi plastikowymi markerami, ale możecie, żeby wiedzieć na przykład, że tutaj jest początek, połóżcie sobie tutaj inny marker, żeby po prostu pamiętać. I teraz tak, jak przerobicie, rozłożycie te wszystkie markery, przerabiacie, robicie narzut po tych 27 oczkach, które są na plecach. Robicie narzut, przerabiacie 5 oczek reglana. Możecie je robić tak, jak ja je robiłam. Możecie robić je bez takich dużych dziur, to znaczy przerabiacie je wtedy za tylnymi ściankami, czy za przednimi ściankami, zależy w jakim kierunku nić Wam schodzi i tak dalej. U mnie to w ten sposób wyszło. Może robicie inaczej, może robicie tylko 2 oczka czy 3 oczka, to wtedy musicie tą resztę tych oczek, tak jak ja mam tutaj 5, wy zrobicie z 3, to musicie gdzieś je dodać, rozłożyć je po prostu, żeby wyszła ta suma 100 oczek. A więc tak, robicie narzut, markier przekładacie na prawy drut, przerabiacie 5 oczek linii reglana. Przekładacie znowu marker na prawy drut. Robicie narzut. Przerabiacie 13 oczek, w moim przypadku 13 oczek wzorem ryżowym. Tutaj też oczywiście. Nie, tu nie. Przepraszam. Tu robicie Wasz reglan w ten sposób, jaki sobie wyszukacie. Robicie wzorem ryżowym, robiłam 13 oczek, robię narzut, przekładam marker na prawy drut, przerabiam 5 oczek linii reglana, przekładam marker na prawy drut, robię narzut. Przerabiam 27 oczek wzorem ryżowym, robię narzut, przekładam marker na prawy drut, 5 oczek linii reglana, przekładam marker na prawy drut, narzut, 13 oczek na rękaw ściegiem ryżowym, narzut, marker przekładam na prawy drut, 5 oczek reglana, marker na prawy drut, narzut, 27 oczek ściegiem ryżowy. I teraz już nie macie tutaj 27 oczek, tylko macie 29. Tu nie macie 13 oczek, tylko macie 15, bo dobraliście wszędzie po jednym narzucie. Drugie okrążenie, tu od tego miejsca, robicie bez narzutów. To znaczy, przerabiacie ten narzut,
albo pod przednią ścianką, albo pod tylnią ścianką. Przerabiacie linię reglana. Znowu macie ten narzut, przerabiacie. Przerabiacie dalej, przekładacie marker i tak dalej, i tak dalej. A więc drugie okrążenie bez narzutów. Jesteśmy znowu w tym miejscu. I znowu robimy narzut. Kolejny narzut. Przekładamy marker, robimy 5 oczek linii reglana. Przekładamy marker, robimy narzut, robimy tutaj ściegiem ryżowym, robimy narzut, przekładamy marker, robimy 5 oczek reglana, przekładamy marker, robimy narzut, znowu, tu znowu narzut, narzut i tak dalej, i tak dalej. Doszliśmy znowu do tego punktu, a więc w tym punkcie jest nasz początek i znowu przerabiamy bez robienia narzutów. Narzuty po prostu przerabiamy. I tak robicie tyle razy, ile razy potrzebne Wam jest. W międzyczasie mierzycie Waszą linię reglana, ile ona już ma centymetrów. To jest to, co Wam pokazałam tu. Od początku do końca. Po prostu sobie tu po ściągaczu, aż tu pod pachę 22 cm u mnie i to leży perfekt. Jak przerobicie już tyle, że będziecie miały te 20 21, 22, to zależy wszystko od Waszego wzrostu i tak dalej. Ja mówię Wam o tym, co, ile ja potrzebowałam, ile ja musiałam robić centymetrów, żeby mieć ten sweterek, żeby wyszedł taki, jak jest. A więc tak, jesteśmy już, skończyłyśmy po prostu robić te, muszę stronę przewrócić, skończyłyśmy robić już te narzuty, te okrążenia z narzutami i jesteśmy w tym miejscu, gdzie te oczka, które są na rękawy, kładziemy sobie na włóczkę, żeby one sobie odpoczywały. Odpoczywały do tego momentu, kiedy, tutaj Wam pokażę, kiedy zakończymy tą część naszego sweterka. Zobaczcie. Tu one sobie leżą na dodatkowej nici. To znaczy bierzemy te oczka, które idą na rękawek, na nić, a później część przednią i część tylnią po prostu dalej przerabiamy. Jak położycie już jeden rękawek na nici, na włóczce, żeby sobie leżały do momentu, kiedy zakończycie cały Wasz sweterek, to znaczy aż do końca zamkniecie oczka, dopiero później robicie na samym końcu rękawki. A więc, jak położycie tę pierwszą część, pierwszy rękawek na nici, u mnie tu było na rękawku 46 oczek. Jak osiągnęłam tą linię reglana. 46 oczek kładziecie na nić, przednią część i tylnią część dalej dziergacie. Ale zanim zaczniecie dalej dziergać, ja dobrałam po 3 oczka. To znaczy dobrałam 3 oczka i dalej przerabiałam plecy. Znowu położyłam na nić, dobrałam 3 oczka i dalej robiłam. I wtedy już robicie
cały czas na okrągło ściegiem ryżowym na przykład. Ja teraz Wam powiem, ile ja miałam centymetrów na rękawku i to jest tak, że jak zrobicie, już przerobicie tą całą, cały ten rękawek, to jest rękaw. Czy będziecie go krótki rękaw robili, czy długi, to już tylko od Was zależy, ale wtedy oczywiście macie inne wymiary, inną ilość rzędów, które przerabiacie. A więc tak, ja, tak jak wiecie, dobrałam po 3 oczka. Tu były dobrane po 3 oczka z każdej strony i już wyszła mi, jak zamykacie to, to tutaj się robi, popatrzcie, tu Wam pokażę na tym przykładzie, jak później zamykacie, znaczy zbieracie przód i tył, jak już położyłyście te oczka na nici, żeby sobie spoczywały, odpoczywały, to później te 3 oczka dobieracie, ale zostaje Wam tam i tak po 2-3 oczka z każdej strony, które później musicie dobrać drutami. Jak już zakończycie to, to musicie dobrać je. I u mnie w sumie dobranych było 8 oczek. To znaczy 46 plus 8. Te 8 oczek później zamykacie, tak? I tak, popatrzcie, jak przerabiacie, teraz jak będziecie przerabiały dalej ten rękaw, przerabiacie go, przerobicie pierwsze okrążenie, w drugim okrążeniu, tu idziemy w ten sposób, będziemy szły, dobrze? Ja Wam to tak najprostszym sposobem chcę pokazać. Zamykacie pierwsze oczka. To znaczy, tu macie ten główny marker, tak? Pod pachą, oczywiście, pod pachą, tam gdzie jest środek pod pachą, gdzie dobrane były te oczka. Robicie 2 oczka razem ze skłonem w lewą stronę przeciągnięte. To znaczy, jedno oczko zdejmujecie, drugie oczko przerabiacie na prawo i wtedy to zdjęte przeciągacie nad tym przerobionym. Przekładacie marker i znowu musicie zamknąć oczko i tutaj zamykacie ze skłonem w prawą stronę, to znaczy pod przednimi ściankami. 2 oczka razem, pod przednimi ściankami przeciągacie włóczkę. Robicie dalej Waszym ściegiem ryżowym. Ja to robiłam w ten sposób, że przerobiłam na przykład 2 rzędy ściegiem ryżowym, znowu zamknęłam oczka. Znowu przerabiacie 2 rzędy przykładowo, znowu zamykacie. Do tego momentu, kiedy doszłam do tej mojej sumy 46 oczek, która suma wyszła mi po zakończeniu tego reglana. Tak. Cały czas przerabiacie tym ściegiem ryżowym i u mnie tak, ja przerobiłam robiąc krótki rękawek, ta część oczywiście jest dorobiona, widzicie, to jest tutaj, które spoczywało na tym, na tej nici, ten cały czas jak robiliśmy tą część, tu jest ten dolny ściągacz. Jak już przestaniecie zamykać oczka, u mnie wyszło 12 rzędów, które przerobiłam w sumie 12 rzędów tym ściegiem ryżowym na rękawek. U Was może będzie to inna suma, może będziecie mieli 20 rzędów, to zależy od tego, jaki długi ma być ten rękawek. I to wszystko robię trójeczkami. Przerobiłam moich 12 rzędów. Przechodzę na druty o grubości 2,5 mm i przerabiam znowu 10 rzędów
wzorem ściągaczowym 1:1. I to wszystko. Po przerobieniu tych 10 rzędów zamykam oczka. Nic nie muszę zszywać. Musicie tylko schować nici, które Wam tam gdzieś wystają, bo dobierałyście włóczki i tak dalej, i tak dalej. Najprostszy sweterek, jaki mogę Wam pokazać. Bez skróconych rzędów z tyłu leży bardzo ładnie. Widzicie to na manekinie, że to bardzo ładnie wygląda, że bardzo ładnie leży. I w sumie, jak widzicie, mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłam na tyle dobrze, że zrozumiale, że będziecie mogły to sobie wydziergać. Możecie ten sweterek robić na przykład wzorem ażurowym, z dużymi dziurkami. Obojętnie jakim wzorem to będziecie robić, ten sweterek naprawdę bardzo ładnie wygląda. Również ten reglan, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa, jaki reglan sobie wymyślicie, zrobicie, czy to będzie z 5 oczek, czy z 3, czy z 2, obojętnie. Wy możecie tutaj kombinować tak, jak Wam się tylko podoba z tym reglanem, z tym wzorem i tak dalej. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że na tyle dobrze Wam to wytłumaczyłam, że nie będziecie miały z tym problemów. Obliczanie tych oczek, robienie linii reglana i tak dalej, to wszystko znajdziecie na moim kanale. To wszystko już pokazywałam Wam. Tu w tym wideo chodziło mi tylko o to, żeby, bo dużo z Was pytało, ile oczek, jak się ma rozmiar S, jak się ma rozmiar L. Ja mam rozmiar S, dlatego mogę Wam powiedzieć to. Pokazałam również sweterek, który robiłam dla koleżanki, ona ma rozmiar S, to jest inna liczba oczek i tak dalej. Ja tutaj rozmiar S, to jest 38 około, 38 rozmiar. No cóż, to chyba wszystko, moi drodzy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, obfitego dziergania. Mam nadzieję, że uda Wam się to. Zostańcie zdrowi, do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Postaram się Wam pokazać, nie wiem, czy następne wideo, czy wideo po tym, to zbieranie oczek tym ściegiem elastycznym. I tak jak powiedziałam, miłego dnia, do usłyszenia, cześć.